Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Jack, witam się z nim bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w This is the Police. Dzień 15 grudnia, coraz bliżej do końca, jesteśmy poniekąd w połowie miesiąca, 15 dni, no 16 z dniem dzisiejszym do końca. Lecimy. I mamy coś fabularnego. Jamie, Corey. Great. Come help me move some papers from Sheriff Wells's office. A lot of papers and some other stuff too. Come on, guys, let's get moving. Sheriff Wells' office? I thought we, aren't we not allowed to enter his office? You don't need to go inside. Just wait in the hall. I'll take it all out and you can help get it downstairs. I'll get some twine or something to tie up the stacks of folders. Sheriff Reed here? Yeah, we're waiting for her. She asked me and Jamie to come help with her. Hey, what's that? Mold? That? Oh yeah, that's black mold. Yeah, I can see it's black. Has it been there for long? You just noticing that? Then you better not look at the ceiling in the dining hall. Well, it's all rotten, from one end to the other. I always think the thing is gonna fall on me, like it's a race. Can I finish my sandwich before the ceiling finishes me? Oh man. Can mold cause coughing? It's bad for your health, right? Some kind of toxin or something? What? Hardly. Oh man. Feels like I've been breathing in garbage. When was the last time we had repairs? Repair? Are you kidding? This place has been falling apart for 40 years. How old is this building? 80 years? 122. That old? Are you sure? You ever read the sign at the entrance? You think I'm the kind of person who reads dumb signs? Well, it's been right in front of your nose every morning for, like, how long you worked here? 11 years? Going on 13. 13 years? And you never looked at the sign? 13 years and you never noticed the black mold on the ceiling. And I heard from your wife that for 13 years you haven't, Look, you want me to look at mold all these years? I don't even think it was there before. It used to be white mold. Now it's black. These are different types of fungus. When the temperature... Yeah, what's the fucking difference? Black or white? I've never seen white mold before, or black mold, and the floor didn't used to creak. Maybe we have termites. I do not want to fall through the floor one day. Hey, you got a cigarette? Got a light? A light? Sheriff Reed isn't going to be happy about smoking in the station. Sheriff Reed doesn't have to know everything, right? Rozumiem, teraz Jack przedstawił info o krawacikach, tak? Tylko jeszcze nie mamy całości obrazu. Teraz ten nie dzwoni do Hendersona. It's me. Yeah, already done. She agreed. Very. No, that won't be necessary. No, let Marino bring me everything in writing, then I'll do it myself. Yes. Excellent. Okej, czyli wstępnie chyba idzie zajebiście. Gołtor nie przyszedł, szkoda. Rozbeczka też nie przyszedł. Mulligan też nie. W ogóle Mulligan od jakiegoś czasu nie przychodzi. Dobra, idź wziąć prysznic. Chciałem cię do łaźni wysłać, no ale trudno. Dobra, przyjdzie automatycznie. Dobra, tutaj pałka, paralizator i taser. Tę pałkę ma, ten też. Dobra, jak tak patrzę, to pałkę mają chyba wszyscy. Belmont nie ma pałek. Belmont chyba nie lubi pałek. Tak jest, dobra, to paralizator i gaz dla ciebie. Nie tak jak miałeś. Dobra. Ma gaz, nic więcej. Kurde, że mi się skończyły granaty ogłuszające, nie? To jest aż dziwne. Dobra, reszta już ma.
Kółeczki. Okej, okay, tutaj kura. Dobra, to tutaj Persin szukaj na sąsiada. Tutaj potrzebujemy na dwójkę chyba. French. Zobaczmy. Abstynentka. I tutaj mamy aż trzech podejrzanych, więc potrzebujemy na aż trzy osoby tutaj przydzielić. Penkin ma dwa punkty, Brady ma punkty trzy. On niech szuka na oszustkę. Kimmel nie ma nic w inteligencję, Horsemon nie ma nic, Kurosawa ma jeden punkt. Ferretti ma trzy, ale ja go bym wolał wysłać, żeby się gdzieś ogarnął. O, Titus ma też trzy, to on niech szuka na kelnerkę. I Belmont ma jeden, Jabrut ma dwa, Muradian ma też trzy, no to on niech szuka na trzecią podejrzaną. YOLO. Ludzie do dochodzeń rozdysponowani, to lubię. Czyli wysłałem 2, 4, 5 typa. O, co my tu mamy? Atak na siedzibę krawacików. Sean Moreno. Obecnie kwatera główna krawacików mieści się w opuszczonym cyrku. Szczerze mówiąc, nikt nawet nie pomyślał o tym, by jakoś się ukryć. No, biorąc pod uwagę, że oni są takimi nomadami, no to trochę się nie dziwię. Miejsce leży na wyjątkowym uboczu, głęboko w środku lasu. Tubelcy starają się zaś omieć je szerokim łukiem. No to proszę, dodatkowe środki bezpieczeństwa, jakby samo się tworzące. Dobrze pamiętam z jego tragiczną i zarazem przerażającą historię. Pozwólcie, że dam wam namiary na Adrianę Pusso. Była kiedyś klaunem. Opowiem wam, co tam się wydarzyło, a może nawet naszkicuję mapę okolicy. Kto będzie znał cyrk lepiej niż osoba, która w nim mieszkała i pracowała? Poza tym, major Davis Trix, dawny towarzysz broni pułkownika Hendersona, pomoże wam zidentyfikować swoje punkty w umocnieniach otaczających kryjówkę. O ile się nie mylę, pan major ma z krawacikami rachunki do wyrównania. Okej. Okay. Dobra, to na start. Wyślemy ludzi, tych co bardziej zmęczonych, żeby się ogarnęli. Okej, okay, cenne rury. Panie nasz, zakończyłem rutynową inspekcję kanalizacji i rur w budynku posterunku. Nie zaobserwowałem żadnych problemów, których nie dałoby się naprawić odrobiną taśmy izolacyjnej. Zajebisty technik. Przy okazji zauważyłem, że rury prowadzące ciepłą wodę są w idealnym stanie. Odniosłem wrażenie, że nikomu mu tu po nich. Mogę je wymontować i sprzedać w skupie złomu? Nikt się nie zorientuje, a nam w pamięci proszę powiedzieć. Nie? Pogrzało cię, gościu? Nie będziesz wymontowywał rur. Jeszcze coś pierdolnie i tyle z tego będzie. 531 in progress. Napaść z bronią w ręku. Aha, okej. Okay. Tylko walnie ty ziomek, no ale niech będzie. Dobra, całą tu ekipę wyślimy. Dobra. Właśnie Alajewa też mogłem tak naprawdę wysłać. Musiałem tych niższych, ale jak ich wysłałem niższych, to niech mają. Dobra, wiecie, taka ekipa. Tutaj niech Rosenkrantz, Sullivan i Ferret jadą, żeby sobie odpocząć. A tutaj... A to niech w sumie jeszcze poczeka. To niech sobie jeszcze poczeka. Okej, okay, Adriana Pusso. 10 lat temu wraz z trupą przyjeżdżaliśmy do Sharpwood w ramach tournée. Nasz sztukmistrz Zoltan stale opowiadał nam o tym, że macie tutaj przepiękne jezioro. Z początku wszystko układało się wspaniale, publiczność dopisywała co wieczór. W tym miasteczku zaginęło dziecko. Dziewczynka z okolicznego internatu. Miejscowi uzdrowali sobie, że biedaczkę zgwałcili i zamordowali bracia Felis, nasi klauni. Wszystkich nas zaprowadzono do lasu, gdzie mieliśmy własne ręce wykopać sobie groby, a Felisów zaciągnięto do młyna i tam powieszono. Nie zdążyliśmy nawet zmyć z siebie charakteryzacji. Chyba nigdy nie zapomnę tamtej nocy. Będzie mi spędzać sens powiek do końca życia. Cudem wyszłam cało z tej opresji, dlatego co roku przychodzę do cyrku, by na pamiątkę tych wydarzeń złożyć kwiaty i powspominać przyjaciół. Wczoraj postanowiłam, że zrobię to po raz ostatni, a potem na dobre wyjadę z Sharpwood. Nie mogłam jednak dostać się na teren cyrku. Ktoś otoczył nawet płotem, a w śniegu poukrywał groźne pułapki. Pomiędzy drzewami udało mi się dojrzeć jakieś przemykające chyłkiem ubrane w płaszcze postaci. Nie widać, co się dzieje w środku za płotem, ale mogę wam narysować mapę okolicy. Są pułapki, czyli myśliwy to jest mózg dla każdego policjanta. Okej, okay, 4 dni, czyli 19 będzie atak. Bądź 20, bo nie wiem, jak to jest w sumie odliczane, ale chyba tak, chyba 19. Czyli tak wygląda całość. Tu rozumiem jest główny namiot i centrum akcji. Okej, okay, opracuj plan ataku, zgrałem wszystkie informacje i wyposaż i odległy oddział. Okej, okay, czyli klasyka. Tak na siedzibę krawacików tutaj.
Lubię mieć oko na moją żonę, panie nasz, uściślając byłą żonę. Tak, nienawidzę suki, ale ona wciąż należy do mnie. Rozumie pan? Mimo to wskakuje do łóżka z każdym facetem, którego pozna. Co tydzień sprawdza sobie nowego gacha i gdy zobaczyłem tego tubka w czerwonym krawacie, miarka się przebrała. Ten jego wstępny uśmieszek bez przerwy mnie prześladował. Z początku planowałem włamać mu się do domu i obić facetę. Postanowiłem jednak, że nie dam się porwać emocjom. Zamiast tego poszedłem za nim do lasu i śledziłem go aż do starego cyrku. Chyba z 10 lat nikt tam nie bywał. Tak mi się wydawało. W każdym razie wydawało. Okazało się, że w cyrku wrak w ulu, dlatego nie zdołałem się wemknąć do środka. Dookoła kręciło się mnóstwo cieniasów z pukawkami. Trzeba by było wrócić na miejsce i dokładnie przyjrzeć się, co tam się wyprawia. Przydałby mi się jakiś inteligentny gliniarz, który będzie mnie osłaniał. No i na pewno nie pogardzę armaniakiem. Dopóki sobie porządnie nie łyknę, nie mogę myśleć trzeźwo. Czy ja mam armaniak na stanie? Armaniak. No nie mam, ale mogę zawsze kupić. To pewnie będzie... O, a nie! Okej, okay, dobra. Staniały. Super. Czyli armaniak nie za 8 tysięcy, tylko za 2400 niecałe. Chyba, że biżuterii nie zdążyłem wczoraj spylić. O, ty. O, ale to kupuje wszystko. Wszystkie granaty, wszystkie gazy i wszystkie kartridże. Pałek już mam nadmiar. Ale tych dwóch rzeczy nigdy dość. Zwłaszcza tych granatów, podczas kiedy ostatnio miałem praktycznie nic, jeśli chodzi o granaty. Okej. Okay. Jeszcze kartridże i potem paralizatory. Okay. Dwa paralizatory za tysiączka łącznie. Pałek nie ruszamy. Dobra. Chyba kupiłem tego armaniaka? Armaniak. Whisky jest armaniak. Dobra. To zanim tutaj coś ogarnę, kogoś bystrego mówisz. To trzy punkciki. No Chimera na pewno, nie? Maguire ma inteligencję 3, więc leci. Dalej w takim razie. Sprzedaj tym razem. Sztabkę złota. To też żałuję, że nie zdążyłem wczoraj spić, bo wczoraj względem gry, bo pewnie było warte w cholerę. Dobra, tutaj cała resztę też mogę spylić. Jeszcze zostaje ze mną. Laurie. Budki za tysiączka. Mydło za 11. Ona za ile by mydło chciała? Za nic, okej. Okay. Ale mogę jej kasetę sprzedać. To jest mi akurat zbędne. To jej mogę sprzedać to mydło. I zobaczmy teraz, jakbym on nie chciał kupić butki. No i proszę, buty kupuję za 3300, a sprzedaję za ponad 1000. No to kurde, to jest interes jak marzenie. Ale żałuję, że od razu sprzedałem te buty wtedy. Ale kurde, jakbym wiedział o tym evencie z tą całą tą, to bym kurde ich nie sprzedał, tylko bym właśnie poczekał i naraz bym jej wszystko obchnął, nie? Bo to by było coś cudnego. Jedne buty były warte 4500. Miałbym ich chyba z 30 w zapasie. To jest ile? 4,5? 12? 13,5? I 0? O kurde, mam ponad 100 tysięcy z samych butów! Kurde. Nieźle. Okej, napaść z moją w ręku. Lizzie od 3 lat jest moją wierną towarzyszką i czuję się gotów po raz pierwszy w życiu sformalizować swój związek. Gdy masz szczęście mydłowić, zapełniając się jakąś biurokratyczną bzdurą, starszy mężczyzna uderza rewolwerem z tyłu na ramieniu, siedzi mu kotka syberyjska. Rzuć broń, jakaś liczna, można pogłaskać. Każ pracownicy zarejestrować to małżeństwo. 531 complete. No, jalo. Najłatwiejsza rzecz, nie? A mało kto by pewnie o tym pomyślał. Dobra, Marshall ma punkt w siłę, Bergnie ma punkt w szybkość. Dobra. 557 in progress. Zagrożenie bombą, mówicie?
Starszy pan krzyczał na ludzi, żeby trzymali się od niego z dala, gdy ci próbuj za bardzo się do niego zbliżyć, zaraz wybuchnę ani kroku dalej. Okej, okay, niby starszy pan, ale trochę ciężko mi stwierdzić, że to jest faktycznie fałsz, więc wyślijmy kogoś. Dobra. Jest blisko na szczęście, więc wrócą szybciutko. Co, poprzez alarm? Mhm. Zgubił portę, bo już wystąpił go znaleźć. Krzyczał, żeby mnie przeskazać, bo chowy był jedynie jego charakter. 526 in progress. No. Powiedzmy, że rozumiem nawet argumentację. Właśnie z tyku, że zaraz wybuchnę! Czy coś tak... Wiecie... O! A nie, przecież się nie wrócili, dobra, bo myślałem, że nie, przecież ja mogę kilka dziennie, tylko oni muszą... muszą najpierw w jedną się skończyć. Dobra, cmentarz. Rozhisteryzowana wdowa zgłasza, że po cmentarzu kręci się kobieta w czerwonym płaszczu, która jakoś sprawia, że wrony głośno karczą i drapieżnie atakują żołowników. Ja to brzmi bardzo, bardzo prawdziwie, ale... Niech tam ktoś pojedzie. Taka trójka na przykład. Stadion. Oszalały weteran poukrywa na całym stadionie minę, a teraz chodzi wraz ze swoim ślepym psem i ich szuka. Nauczę staruszka sztuczek i wezmą go do armii, a mnie to będą zasługi. Mężczyzna wydaje się całkiem pewien powiedzenia swojego planu. Ten plan ma... Wiecie, jakie ma szanse ten plan na powodzenie? Takie, że ja nagle wygram w totka, czyli zerowe. Dobra, ogarnąć typa. Kurde, mogę Duwala tam wysłać, tak szczerze mówiąc. Przydałoby się. Okej, okay, stary kościół. Bezdany mężczyzna wdarł się do kościoła, związał księdza i zaregulował wszystkie wyjścia. Co ty tam knujesz, kolego? Pękina oczywiście musowo. Ta kurosowa gówno zrobił, będzie pierdolił. To bez niego w takim razie. Dobra, to żebyś nie był taki bezużyteczny, to może... Chociaż nie. Dobra, nie. Nie będę go do niczego przypisywał. Okej, okay. Otóż mężczyzna prowadzi starego ślepego psa wzdłuż zrujnowanych z trybun stadionu, ciągnie za smycz i krzyczy: patrzcie. Patrz, co się stanie, podkradnij się do staruszka. No przecież nie będę tego obserwował jak ostatni idiota. Podkradnij się do typa. 557, complete. Policjant wydaje się podkraść do staruszka i garść. Przestępca natychmiast wyznaje funkcjonariuszy, gdzie zakopał miny. Przysięga, że nie zajmie się kogoś skrzywdzić, chciałem go tylko wytresować. Mhm. Tak, ciekawe, jakbyś ocenił, że jest już w stanie te miny faktycznie wyczuwać. Jełopie cholerny. Wrota kościoła zamknięte, ze środka słychać trzaski, niewyraźne męskie krzyki. Otwórz zamek. Okej. Okay. Policjant otwiera drzwi i po cichu wchodzi do kościoła. Na środku widzi przywiązanego do krzesła księdza, obok którego stoi plastikowy kanister paliwa. Nieco dalej rosły włóczęga rozwala żelaznym pretnem wszystko, co przykuje jego uwagę. Podkradnij się do bezdomnego. 546, complete. Skutecznie podkrada się do bezdomnego i szybko unieszkodliwia. Przestępca natychmiast okazuje skruchę, twierdzi, że dzieje się z nim coś bardzo niedobrego. Wojna i pokój toczą bój w mej duszy. Ksiądz, choć wystraszony, wychodzi cało z opresji. Aha, i jaka była cała jakby... O co Kaman z tą akcją całą? Nie rozumiem, po co to księdza brać do takiej akcji. Wojna przyciągła świeżo, źle przygotowany grób. Obok staruszki nikt nie widział żadnej kobiety w czerwonym płaszczu. No, tak jak sądziłem. 540 in progress. Tutaj. Dobra, poczekaj może na Pękina, bo trzeba go wytrenować do tego tysiąca profesjonalizmu. 554 in progress. Dobra, teraz mogę kolejne 5 osób wysłać na odpoczynek. O! Maguire, nasz poszedłem z dolasy z tym żołnierzem, ale gdy spośród drzew wynurzyły się cyrkowane elementy, cóż, muszę przyznać, że spanikowałem. Przypomniałem mi się wszystkie klauny z dzieciństwa, kilka razy musiałem łyknąć sobie armaniaku dla kurażu, bo inaczej sytuacja całkowicie by mnie przerosła. Teraz jednak już mi lepiej. Nie mamy dość ludzi na samym posterunku, żeby rozprawić się z tymi skurczysynami. W głównym momencie siedziało ich chyba ze 20 i mniej więcej taki sam oddział rozlokowano na pobliskim obszarze. Gdy na teren cyrku przypadkiem wpadł jeleń i rozwalił płot, cała ferajna natychmiast się poderwała i na rozkaz jakiegoś cwaniaka w niebieskim płaszczu naszpikowała biedne zwierzę ołowiem. Powinniśmy postępować ostrożnie i ze spokojem. Obozowisko świeci się jak choinka, ale z agregatu zasilającego cały obszar idą iskry. Jeśli w odpowiedni sposób zwodujemy natarcie gruby materiał, z którego uszyty namiot zajmie się ogniem, wszyscy w środku usmażą się żywcem. Poza tym wokół terenu rozstawiono beczki z paliwem. Jeśli wytniemy w nich dziury, pożar rozprzestrzeni się na całe obozowisko. Mam tylko nadzieję, że w miarę szybko zdołamy się stamtąd ewakuować.
Okej, okay, czyli my w sumie nie planujemy aresztowania, tylko masowe morderstwo. Z tego to jak rozumiem. Dobra, zgromadź informacje. Chciałem się tego pomodlić nad rzeką, co że wróciłem żywy. Zapysiaczka. Czasami modlę się przystające nad rzeką posągu Pyrosa, ale ostatnio jacyś wandale porozwieszali na drzewach lampki, a wszędzie dookoła rozstawili pułapki, niszcząc przyrodę. Najwyraźniej nie potrafią docenić piękna natury i wierzą, że potężny las nie zechce się bronić. Okej, okay, czyli gościu nic mi nie dał tak naprawdę. O, co tu jeszcze jest? O, sprzęt szpiegowski! Dobra, to jest od tego ziomeczka. Kłóceń, wiem jak sutelnie po cichu palacie z krawacikami. Szczerze mówiąc, ukatrupiłem kilku tych krawacików, gdy tylko wtrynili się na mój teren. Było to głośne i krwawe widowisko. Wam jednak polecam dzisiaj metodę zupełnie innego rodzaju. W głównym momencie siedzi tych parszywców cała banda. Robią niemożebny hałas. Wobec tego poruszajcie się po obozowisku bezszelestnie i nie puszczajcie nikogo żywcem. Okej, okay. Czyli gościu wręcz sugeruje nam, żeby ich zabijać. O, a tutaj były krawacik. Muszę wyrównać rachunki z szefem. Mam dość tej gównianej roboty. Szef kazał mi odpicować i wypracować nasze płaszcze po raz szósty i ostatni. Czy według niego jestem tak głupi, że nadaje się wyłączyć do zasuwania przy praniu? Wyobrażałem sobie trochę co innego, gdy dołączałem do gangu handlarzy narkotyków. Spróbujcie zaskoczyć tego bydlaka. Praktycznie bez przerwy siedzi w namiocie z ciuchami. Łatwo go dostrzec. Zawsze nosi niebieski płaszcz, a potem po cichu poderżnijcie mu gardło. Nie radzę wam jednak strzelać ani rzucać granatów. Jeśli w pobliżu znajdzie się jakiś strażnik, na pewno was usłyszy i podniesie alarm. Okej, okay, czyli tylko sneaky akcje. Aha, dobra, czyli albo wykupuję informację, albo wysyłam chyba za darmo. Okej, okay. Dobra, to wyślijmy typa w takim razie. Znacznie... A, okej, okay, dobra, czyli... Muszę poczekać do zmroku. Ale kurde, jest ten, 20, jest ten jak w blady dzień. Dobra, mężczyzna bez spodni wręcza napotkany na ulicy kobietę bukiety ziół, następnie je obmacuje. Według świadków wrzeszczy przy tym coś o bawosie, leśnym duchu płodności. To proszę bardzo ładnie tego typa zakuć. Mężczyzna ukradł telewizor z domu pana Szyka i ciągnie go na sankach. Okej. Okay. Pemkin jest. No jest, ale przydałoby się wysłać go, żeby sobie fajnie wypoczął. Dobra, nie, Hortum będzie robiła jakieś ten też. To Ferretti, Sullivan jeszcze. Dobra, tutaj poproszę jeszcze o łaźnię. Pemkin. Dobra, niech też jeszcze wróci. Tu, proszę, Leite jak na zawołanie. Hodges, Leite i Pemkin. Wy do łaźni. 542 in progress. Dobra, zaraz powinny wlecieć akcje z tego. O właśnie. Tutaj zobaczmy Titus, ten se niech odpocznie, Percy. Przecież w sumie, to ja bym ich kurde nie odsyłał tak łatwo. Dobra, jego może lepiej nie. Oni są zmęczeni, ale myślę, że powinni chociaż tu dojechać. Dobra. Mężczyzna w futrzastej czapie trzyma bukiet ziół przed małą dziewczynką, sobie do bołu dostrzega w tej wielką płonność. Gdy rośniesz, wydasz na świat co najmniej tuzin dzieci. Ten twój bobos zazwyczaj jest stary z bok, użyj tazera, podkradnij się do mężczyzny. Podkradnij się do mężczyzny. 540, complete. Nic nie da się podkraść do mężczyzny, garsztować. Bukiet leży porzucony na asfalcie. Asfalcie. Okej. Okay. Ktoś zgłosił prostytutkę kręconą się w okolicy wieży ciśni. Kobieta ma proponować klientom usługę ekstremalną. Tak, to brzmi bardzo inteligentnie i przede wszystkim bardzo bezpiecznie, prawda? Dobra, taka ekipa niech pojedzie. Bradin do kompletu. Tajemnica zwłok. Najpierw to, zobaczmy. Tu mamy 5, tu 4, tu mamy też 5. Dobra, zobaczmy. Drzwi. Drzwi do kostnicy nie noszą śladów włamania. Kiedy patolog przyszedł do pracy, odkrył, że nie są zamknięte na klucz. Czyli nie było włamania. Czy ktoś miał swój klucz albo dorobiony. Wózek. Niedaleko wejścia do kostnicy znaleziono wózek. Nadal była do niego przyczepiona plakietka z nazwiskiem Alana Crossa. Niedaleko wejścia do kostnicy znaleziono urnę, w której ktoś ukrył otwarte, ale prawie pełne opakowanie plasteliny.
Patolog. Z czym Alana Crossa od samego początku były kłopoty. Najpierw pewna wściekła kobieta zażądała, byśmy przekazali jej zwłoki kochanka. Jak niby miałem jej oddać, skoro nie przedłożyła niezbędnych dokumentów. Darła się na mnie przez godzinę. Z nerwów nie mogłem znaleźć kluczy. Okazało się, że spadł pod stół. Następnego dnia zgłosiła się inna babka, przedstawiając się jako wdowa po panu Crossie. Ale nawet ja nie potrafię rozpoznać marną podróbkę. Powiem szczerze, że mnie to zdziwiło. Sprawiała wrażenie osoby, która stać na porządnej jakości fałszywkę, a przyniosła coś, co wygląda jak kupione na stacji paliw. Dosłownie godzinę później wpadła kolejna kobieta. Tą jednak znałem, to Vicky. Blond kelnerka z Apollo Stowes. Przyszła kompletnie zalana i łkała, że Alan był jej miłością życia. Podrzuciłem ją do domu, bo nie ma samochodu, zaś czekając na autobus prawdopodobnie zamarzłaby na śmierć. Obawiam się, że jedna z tych dam spięła się przez okno, które nieopatrznie zostawiłem otwarte, a potem ukradła nad wyraz cenę zwłoki kochanka. I wdowa. Wiedziałam o kochance męża. Nie obchodziło mnie to. Nie jestem przecież nastolatką i rozumiem specyfikę męskiej natury. No, ciekawe. Bo ja z tego co wiem, 90% przypadków, kiedy kobieta dowiaduje się o zdradzie, to jest co najmniej rozwód. Jak nie coś gorszego. Czy tej zemsta, czy tam jakieś intrygi, bla bla bla. Dzięki temu pozostaliśmy małżeństwem przez 42 lata. Po śmierci Alana do moich drzwi zawokła jakaś pijana szmata, twierdząc, że to ona powinna zająć się ciałem, że niby mój mąż prosił ją, by rozsypał jego prochy w lesie. Też mi coś. Alan nienawidził lasu. Kiedyś zabraliśmy dzieci pod namiot i rano mój mąż był cały w bąblach po ukąszeniach komarów. Zagroziłam wywłoce, że zadzwoni na policję, skutecznie ją przepędzając. Najwyraźniej i tak dopiero swego. Ukraść dzieciom zwłoki ojca. Jak można upaść tak nisko? Okej, okay, no to z tych tropów te cztery tylko coś wnoszą tak naprawdę. Dobra, no ten tak trochę też. Dobra, zobaczmy. Otwiera drzwi kluczem do kostnicy. Otwiera w chłodnie. Zabiera na wózku. Do auta. I spiżdża. Michelle Munson, kochanka świętej pamięci Alana Crossa, zwędziła patologowi pęk, przygotowała formę z plasteliny i zrzuciła klucze na podłogę, a następnie przy użyciu masy stworzyła duplikat. Później otworzyła drzwi do kostnicy własnym kluczem i ukradła ciało ulubego, by pochować go bez udziału jego koszmarnej rodziny. Okej, okay, rozrabiaczka. Oszustka, to mamy cztery. I kelnerka. Pick-up odjeżdża na wózek do pick-upa. Pije whisky prosto z butelki. Okej, okay, czy to jest niekompletne? Czyli tutaj, bo to wiadomo, musi być to, że otwiera ciało. A oszustka. W karawanie siedzą pracownik dom pogrzebowego i oszustka. Patolog wywozi ciało z kostnicy. Oszustka mierzy do patologa z pistoletu. Okej, okay, to jest też możliwe. Okej, okay, czyli patolog wywozi. W karawanie siedzą pracownik domu pogrzebowego i oszustka. Tutaj jest co? Wkłada do trumny, następnie do karawanu. Czy to jest tu? Tam mu grozi. Okej, okay, to się też składa w jakąś całość. Dobra, czyli na dwójkę i na jedynkę musimy jeszcze tutaj wysłać ludzi. Bo dopóki nie będę miał pewności, to nie będę nigdzie nikogo wysyłał. Tutaj zawistny sąsiad. Wspina się na płot. I zgarnia kurę. Midas Falcao zazdrościł Billowi Bucklerowi rzadkiej czarnej kury tak bardzo, że już nie mógł tego znieść. Postawił ukraść zwierzę, by samemu je hodować. Okej, okay, oskarż. Spędza dni w tym miejscu w nadziei, że natknie się na jakieś rasowe zwierzę. Schronisko zwierzę, ciekawe. Albo po zmroku łowić ryby w przeręblu. Dobra, no kurde, bym pękina na to wysłał, ale jak na złość akurat go wysłałem gdzie indziej. Dobra, no to Belmont, Guzman, Dylan Stern, proszę. Dobra, tutaj mężczyzna w kominiarce z wysiłkiem ciągnie telewizor na sankach, obok urządzenia leży lewarek. Każą się zatrzymać, potrzebujesz podwózki, strzel w powietrze. Strzel w powietrze. Przerażony hukiem wystrzału siada na sankach obok telewizora i zjeżdża ze wzgórza. Ścigaj sanki, zastrzyk podejrzanego, ścigaj. Ktoś jest szybki? Dwa punkty, dobra. Frazier, ścigaj sanki. Policjantowi udaje się dogonić przestępcę i zepchnąć go z sanek. Mężczyzna szybko staje na równe nogi, trzymając w rękach lewarek. To jest łom, a nie lewarek. Strzel z tazera, obezwładni. Obezwładni, dawaj, obezwładni go. 5:54 complete. Udaje się obezwładnić i aresztować podejrzanego. Ukazuje się, że mężczyzna chce przedergać telewizję do domu swojej niepełnosprawnej matki. Jest stereo odbiornik, wysiadł na amen. Okej, okay, no nie było lepiej kupić? Stare,
Babka mi sprzedaje telewizor za 600, to nie jest jakieś mega dużo. Jakby nie znaleziono na miejscu przestępstwa, no to Frazier mi wstrzelanie. Punkcik. Sullivan mi w serię mi w szybkość. No i to tyle. I tajemnica butelki. Mam jeszcze abstynentkę, czyli bije typiarza? Nie, wylewa. Tak, proszę, czyli miałem to jednak od poprzedniego, nie miałem to gotowe. Beatrice, członkini gangu szpinakowych berserków, zdemolowała sklep monopolowy na rozkaz swoich szefów. Oskarż? Tak. Gdzie jest? Uczęszcza do szkoły wieczorowej, albo zaczęła pracować w ubojni świn. No, szkoła wieczorowa o tej godzinie to nie bardzo, prędzej bym jej w ubojni szukał. Borotka, Fletcher. Dobra, Kurosawa, Kimmel, Horsemon, go. Kurosawa robi problemy. Wow, o dziwo. O dziwo, Horsemon nie robiła problemów, to jestem aż w szoku. Dobra, Kurosawa, on nie jest zbyt inteligentny. No, Alajewa mógłbym ewentualnie wysłać, jakby się pojawiała opcja, ale raczej będzie. Otuły mężczyzna i towarzyszącą mu prostytutka mozolnie wdrapują się po drabinie na wieżę ciśniej. Zaczekaj na nich na dole. 542, complete. Ja pierdolę, nie wierzę. Policjant bezszelestnie czeka, aż prostytutka zrobi swoje, gdy w końcu schodzi z wieży ciśnie, wpada prosto w jego ręce. Nie wierzę, po prostu. Można? Można. Masakra. Cyk, tutaj wypoczęci. Tam zaraz się skończy, tutaj za chwilę też Titus. Cyk, sprawca złapany, Midas. Okej, okay, miej wkrycie się, Belmont. Dobra, na zajutrz. I jeszcze aresztowanie. Come on, naprawdę? Ja pierdzielę, no myślałem, że o tej godzinie to będzie właśnie w robocie. A nie, kurde, w szkole wieczorowej. Jaka szkoła wieczorowa o pierwszej w nocy jeszcze funkcjonuje? Dobra, trudno. Zajmiemy się panią jutro. Tylko byłoby fajnie jeszcze gang rozpracować przed końcem gry, bo to jest w sumie osobne trofeum. Dobra, pół godziny. Jeszcze jeden dzień, myślę, możemy rozegrać. Ale właśnie, teraz tu możemy za friko wysłać gościa ze sprzętem. I kogo by tu wysłać? Może kogoś, kto się zajebiście kryje. Żeby się nic nie stało. Za bardzo. Atkins, go. Wróci jutro, no ciekawe czego się dowie. Okej. Okay. Zawsze mogę wykupić, nie? Oddelegowywać to będę dopiero w dniu faktycznej akcji. No nic poza tym się dzisiaj nie stało. Tazer. O, Hells widzę wrócił, nieźle. Springer. No, tacy sobie ci policjanci, tak szczerze mówiąc. Dalej. Okej. Okay. Hodges, Aronowicz, Rosenkrantz, Atkins, Rockman, Alajew. A tak, Alajew nie będzie. Pracował, bo jest nielojalny. Ten był w domu. Tego możemy wysłać na akcję, na dochodzenie, żeby nie truł. Dobra, ten ich odpocznie. Ci nie przyjdą. Kto przyjdzie, to pójdzie sobie do łaźni albo do tego. Okej, okay, dobra, teraz mi wyskakuje z tym koncertem. Spoko. Fręcznie ten niech odpocznie. Dobra. 16 grudnia. Będzie znowu coś popularnego? Nie. Kolejny dzień rozegrany po prostu. Kurosawa nie przyszedł. Chuj wie dlaczego. Bren też. No on się domyślał czemu, nie? Marsza, czemu ty akurat nie przyszedłeś? Jarbot, kurwa, Jarbot, zapierdolę cię zaraz. Bratki z nie przyjdzie, no bo jest zmęczona po całej akcji. Okej, okay, Age na szczęście już wrócił. Temu zaszkodził alkohol oczywiście. Dobra, przyjdzie automatycznie. Czy wszyscy mają pałki? Rosenkrantz jej nie dostał, jak na złość. Niech ma taki rozstrzał. Rozbeczka też nie dostał pałki. Nie wiedzieć czemu. Proszę, muzyka te... Dobra, moment. Automat. Dobra, dwa automaty myślę powinny załatwić sprawę. Wszczęte śledztwo to jest to ciało. Dobra, no to Clayton, ty szukaj na oszustkę. Mulligan niezbyt inteligentny. Percy jest w cholerę inteligentny.
Na kelnerkę, na rozrabiaczkę mamy, potrzebujemy na kelnerkę. I to jest wszystko. Póki co. Policja wraca z nowymi wskazówkami i informacjami. No i pyk, za darmo. Wszystko mamy, zobaczmy informacje. Las. Do wschodniej części obozowiska można dostać się leśnym duktem. Uważaj tylko na pułapki. Pomyśl o dobrym negocjatorze na wypadek, gdyby sprawy przybrały gorszy obrót. Takim, który zdoła na koniec krawaciki, by przestały stawiać opór i zgłoszyli broń. Czyli najlepiej wysłać samych najlepszych ludzi. I w trakcie ataku przydać się zwinny glina, który będzie w stanie zauważyć patrol i ostrzec kolegów. Okej, okay, czyli maksymalna inteligencja, maksymalna szybkość i negocjacje. Te trzy punkty najbardziej mnie powinny interesować. To wypadałby też paru ludzi podtrenować w tym zakresie. Też nie mogę przesadzać za bardzo. Dobra, ubojnia, bo wyszorowa. No, teraz to na pewno jest w bojni. Nikt mi nie powie, że jest inaczej. Titus, Horsemen, ten i ten. Ja pierdolę, Sullivan, zapierdolę cię zaraz. Weź się ogarnij, typie. Zarazki cię nie zabiją. Za szybko. 534 in progress. Jak to wygląda? Sprzedaj tytoń. Spoko. Tyle. Jej mogę sprzedać telewizor za 145, a jej... A jej to nie interesuje, dobra. 145 to nie jest jakiś mega majątek, więc chyba sobie odpuszczę na razie. Pijany mężczyzna ciągnie swojego 10-letniego pasierba na szczyt wieży 10, żeby dać mu nauczkę. Okej. Okay. Może mogłem Stockmana wysłać. Może to jest glina, który tylko siedzi na posterunku tak naprawdę, nic nie robi. Przez to, że on jest alkoholikiem, to ja go wolniej gdzie nie wysyłaj. Bo jeszcze gościu skończy, kurde, na tym. O, super, Woolbug akurat nie ma pałki. Zajebiście. Porodka. Dobra, niech jadą tacy. Tych trzech niech pojedzie. 524 in progress. Co tu jest? Podczas spotkania klubu czytelniczego w domu pani Patterson wybuchła bójka o to, czy ja teraz kolej na wypożyczenie rzadkiej książki. Wow. Sprawa roku. Pojadą, super. Dobra, na pewno Hodges i Age zostaną przydzieleni. Aronowicz też, bo ma full. Kanają coś, co krywłosia. Panie nasz, może pan o tym nie wiedzieć, ale od 8 lat policjanci Sharpwood każdej zimy dostają dawkę tak zwanej krwi łosia. Bez obaw nie ma w tym nic z czarnej magii. To tylko kombinacja witamin i składników odżywczych wzmacniających układ odpornościowy i dodających wigoru. W naszym okręgu wszyscy pracownicy tych służb, które wymagają wysiłku fizycznego, są zobligowani do otrzymania zastrzyku z krwi łosia. Przed nadejściem najgorszych mrozów. Według kalendarza należałoby zrobić to dzisiaj, lecz przesyłka z lekami idąca do nas z Geringsbergu spóźnia się już kilka dni z powodu złych warunków atmosferycznych. Rzecz jasna, moglibyśmy skorzystać z moich własnych zapasów, których nie chcę w ciągu paru następnych godzin. Nie byłby to wcale taki głupi pomysł, chyba że woli pan, by państwo nie zaczęli padać jak muchy. Będzie pan jednak musiał pokryć podniesione przeze mnie wydatki. Przyrzekam, że nic na tym nie zarobię. Chodzi tylko o zwrot kosztów, to jak zgadza się pan? Dobra, zaszczepę. Dla mnie, kurde, 1600 to nie jest jakiś mega wydatek. Mając, kurde, prawie 100 tysięcy. Dobra. Nie. Skupić się. Potrzebuję się skupić na konkretnych statystykach, żeby nie brać wszystkiego. Potrzebuję negocjacji, potrzebuję szybkości i potrzebuję jeszcze bystrości, ale krycie się też nie zaszkodzi. Wyślijmy też kogoś na trening krycia się. Okej, okay, złapana. Mulligan nie ma byle co. Ten jak szybkość. Kurde, gdyby nie te negocjacje, to bym nawet wziął pod uwagę, żeby gościa wziąć na tego. Na kolejną tą. Przesłuchaj. Na tą akcję właśnie. Jak uda ci się zbadać taki wielki mięśnie? Czyż w szpinach potrafił zdziałać? Cuda, paniusze, nikt nie dorasta ci do pięty, ledwie można ci odróżnić faceta. Po co gdyż głowa może włosy wypadły ci od jedzenia szpinaku? Czyż może zobaczymy w to? Żadna inna roślina nie ma tak zbawiennego wpływu na organizm jak szpinak. Zawiera mnóstwo żelaza, które bardzo pomaga nabrać masy. Gdyby wszyscy wynili butelki piwa na puszki szpinaków, dziś żylibyśmy w pięknym, rozwijającym się mieście.
Okej, według lekarza Kolmier koniecznie wpływa zbawienie na organizmu, rozumiem co chodzi. Zdarzyło ci się wziąć choćby alkoholu, wcale nie spokojnie, że rozumiem o co chodzi. Skąd ja sobie słuchać wszystkie butelki z alkoholem? Ci głupcy po prostu nie chcą mnie słuchać, próbowałem z nimi rozmawiać. Teraz też staram się im przemówić do rozsądku, ale ty tylko siedzisz, potakujesz. Nie zamierzam dłużej marnować na was czas. No kurwa, serio! Dobra. Oto w takim razie, o, stary kościół. Dokumentacja medyczna. Żebyś mógł się teraz... O, a nie, dobra, wróć jednak mogę. W wieku 7 lat przebywając na wsi, babcia spadła z dachu do beczki pełnej deszczówki. Zastygłszy z przerażenia, opiła się wody i niemal utonęła. Mając 15 lat uznała, że nie będzie dłużej użerać się z ojczymem, który stale pchał jej łapy pod sukienkę. Z tego powodu przytknęła mu dłoń do rozgrzanego piecyka i nie puściła, póki nie stracił przytomności wskutek szoku. Sama również się poparzyła, ale zrezygnowała z pomocy lekarza. Kończywszy 23 lat, pojawiła się bez żadnych powiła bez żadnych komplikacji zdrowia bliźnięta. Okej, okay, czyli woda albo palnik. Palenie jest tutaj. Woda... Woda w ubojni chyba. Teraz spróbujmy tutaj. Jest co, chłodnia albo... O Jezus, beczka łajna. Okej. Okay. No i dobra. Po raz trzeci. Dość, już powiem wszystko. Okej, okay. Nieznani sprawcy zaatakowali ciężarówkę przewożącą kartony papierosów i zniszczyli ładunek. Woodbug jest inteligentny, ale wysłałbym może tego Stockmana. Niech się przyda do czego. Chłopiec zwisa z krawędzi wieży ciśnień, trzymany przez swojego ojczyma za kostki. Ojczyma, nie dziadka? Nie wymańc. Jeszcze raz dotknij moich fajek, a nauczę cię latać. Rozumiesz, szczeru? Każdy puści pasierba, no to się nie skończy dobrze. Rzuć się w kierunku chłopca. Masz ognia? Rzuć się w kierunku chłopca. 534, complete. Kurde, jak ja to miałem zrobić? Co miałem? Co? Daj ognia? Ale dzieciakowi się nic nie stało przynajmniej. Nasz kanał zjawił się, by dać nam zastrzyk z Kriłosia, ale nie znamy te numery. Moja mama czytała gdzieś ostatnio te korporacje farmaceutyczne, wyciągnąłem od nas tylko kasę. Poza tym te wszystkie witaminy, szczepionki, inne paskusy, podobno się tylko nie pomagają, do tego mogą powodować raka. Dlatego wolę sobie odpuścić, nie mam jeszcze kompletnego bzika. Okej, no tylko jeden. Dwie starsze kobiety wyrywają sobie ze sobą książkę Judasz, prawdziwa historia. Rozdziel, strzał w powietrze, nakaż się kobietom uspokoić. Rozdziel. 524, complete. Okej, okay, wystarczyło. Odbiornik telewizyjny na miejscu przestępstwa znaleziono. Punkcik strzelania dla Gołtorna. 515 in progress. Jezu, tu się bijesz, czy coś dzieje? Panie, nasz uczę negocjacji w Akademii Policyjnej. W Sharpwood jestem pierwszy raz, że przyjechałem. Tu zaznajmuję, by trochę odpocząć. Moi towarzysze zaczęli obgadywać tutejszą policję. Myślałem sobie zatem, że poświęcę chwilę wolnego czasu i zaoferuję panu swoje usługi. Chciałem dać pańskim podwodem krótki wykład, jak negocjator podzieli... Jako negocjator podzielić się z nim doświadczeniem i zamysłować kilka sztuczek. Nikt nie będzie się nudził, przyrzekam. Wymiar proszę tylko o piwo i paliwo w symbolicznych ilościach do Gerinsbergu. Czekam niedługo tego, sam pan rozumie. Okej... Okay. A dobra, niej. Zobaczymy, co z tego będzie. Ktoś zauważył mężczyznę próbującego porwać ciężarówkę zładowaną kratami piwa. Kratami? Chyba kartonami piwa, jak już. Dobra, Woolbug, Birch, muzyka. Zajmijcie się tym. Okej. Okay. Sąsiad skazany. Okej, okay. Krycie się. Miło, miło. Fraser, przeprosi. Okej, okay, Fraser to jest mój kandydat na akcję z krawacikami. Rozbeczka, niech ma szybkość. Rozbeczka też jest dobry. Negocjacje mu tylko ewentualnie podbić. Percy. A, Percy nie ma cokolwiek. Percy jest głównie na negocjacje, boże, na sprawy. Dobra. Szybkość. Jeden stern ma full Borodka. Borodka jeden punkcik musi jeszcze podtygować, tutaj niech będzie. Krycie się Gillen.
Gilead Stern ma full w krycie, los beczka, nie ma nic. Potem się tym podszkoli. Negocjacje. Gilead Stern potrzebuje jednego punktu, to niech jedzie. Inteligencja. Leite jest inteligentny, Fletcher także, Rotten tym bardziej. Radi jeszcze bardziej niż bardziej. Arnowicz ma wszystkiego full. Rozekrat tego w krycie się nie ma punktu. Dobra, to kogoś z tych niższych będę musiał wysłać. Nie Salivana, nie Gołtorna. 535 in progress. Belmonta mogę wysłać. Czemu by nie? Bar pod aromatyczną gęsią. Pewien barman zgłosił telefonicznie, że pijany staruszek gra w rzutki za pomocą siekiery. Przyjedźcie go i aresztować, zanim komuś staje się krzywda. Ja pertole. Co za typ. Dobra, Guzman, Gołtorn, Salivan i Ferret niech jadą. Mężczyzna grzebie w kabelkach ukrytych pod deską rozdzielczą ciężarówki. Zdaje się, że próbuje uruchomić zapłon. Starany kabinet, nakaż kierowcy wysiąść, włącz syrenę. Nakaż mu wysiąść. 5.15, no complete. No i fake, poddaje się. Skrzynie są już bezpieczne. Piwo świstak. Razy dwa, razy trzy. No i Birch, niech ma wykręci się. Pięknie, ale możemy bardzo ładnie to piwko teraz spylić, tylko to chyba nie u niej. 90. Nie chcę, a ta... O! To jest ciekawe. Czemu to jest tak, piwo jest tak mało warte teraz? Dobra, no to potrzymamy sobie w takim razie. Dobra, ale możemy sobie ogarnąć znowu wypoczynek dla naszych ludzi. Przymusowa integracja. Pamiętasz, przez kilka ostatnich dni sytuacja w pracy była bardzo ciężka. Cała ekipa urabia za ręce po łokcie, a chyba jak każdemu należy się nam chwila wytchnienia, prawda? Chcemy poza godzinami służby spotkać się na posterunku i trochę odreagować. Zrzuciliśmy się już na przekąski, brakuje nam jeszcze tylko alkoholu. Ktoś rzucił hasło, że ma pan zachomikowane 3 skrzynki piwa. Może chciałby się pan z nimi podzielić i napić się razem z nami. Jak to się mawia, dobrze wykonano robotę, trzeba uczcić. Za pana też zniesiemy do was. Najwyższa pora wyprawić przyjęcie na pańską cześć i oficjalnie powitać pana w biurze szeryfa. Dobra, niech będzie. Oj, bęk, ale jest lojalne. Lubię to. Dobra, tu wyślimy Bradiego i... nie, i Fletchera, bo Fletcher się skarżył, rozumiem, na to, jak sam to powiedział, popłuczyny w łaźni, to on tam nie będzie chciał iść. Znaczy, wróć. Będzie chciał iść, tylko woli chyba... 564 in progress. O, coś się dzieje. Dużo nawet bym powiedział, że się dzieje. Osiedla kilku lokatorów wniosło skargę na paskudny odór i dym wydobywający się zostający na okolicy przyczepy i ukrywają, że ktoś wytwarza narkotyki. Okej, okay, to jest podobne co z tym osiedlem, ale... wypadałoby kogoś tam wysłać, nie? Jeszcze Bercha wyślijmy. Napad z bronią w ręku. Starszy mężczyzna z obrzynem wszedł do kawiarni i zaczął grozić dwóch chłopakom siedzącym przy stoliku w rogu. Hardkorowo, nie powiem. Ci nie wystarczą, no to ten Aronowicz jeszcze musi tam iść. Horsman oczywiście ma problemy, ale dalej z samym Aronowiczem wystarczyło. Zakład poprawczy. Panie nasz, bez wątpienia, jak każdy normalny człowiek, naprawdę nienawidzi pan bandytów i morderców, którzy leją na przepisy i porządek. Pracuję w ochronie więzienia Nastrąd, chyba powinien być Nalstrąd, ale dobra. Więc codziennie mam do czynienia z takimi gnojami. Jeden z nich szczególnie sobie lekceważy władzę. Twierdzi, że naruszam jego konstytucję, prawa, konstytucyjne prawa i nie chce przestrzegać naszych więziennych zasad. Trzeba dać frajerowi nauczkę. Moglibyśmy go wyrzucić do celi z jakimś obłąkanym napaleńcem, ale to by było zbyt proste. Wpadłem na dużo ciekawszy pomysł. Coś, co porządnie namieszcza w jego życiu. Przygotuję mu doskonałe warunki do ucieczki. Z pewnością nie oprze się pokusie. Potrzebuję tego gliniarza, który w odpowiednim momencie wyskoczy i aresztuje niedoszłego zbiega. Grant dostanie na dobitkę 10 lat. W zamian za pomoc przekażę panu wszystkie towary z więziennego sklepiku. Uuu, czyli proszę, co, czwarty handlarz? Okej. Okay. Ale kogo mam wysłać? No, w sumie Gage'a wysłać. Czemu nie? Rozumiem, chodziło bardziej chyba o kogoś z innego, ale Edge ma wszystko na full, więc nieważne co będzie potrzebne, to on się i tak... tak to ogarnie. Stary gruby pijak celuje się kierą w tarczę do żółtek. Nakaż mu rzucić się kierą na ziemię, użyj gazu. Stary, teraz moja kolej, użyj gazu. 535, complete. Najbezpieczniejsze. Policja pryska gazem pieprzowym przestępcy w twarz. Mężczyzna rzuci się kierę i wykonujesz, a rusztuje go bez większego problemu. Nie uwiska, znaleziono na miejscu. Gilenster ma
Negocjacje, miło. Belmont. Właśnie się ładuje, w cudzysłowie. Dobra, ludzie, wracajcie, bo chcę was wysłać do łaźni. Plus narkotyków. Oczywiście, to jest fałszywy alarm. Czemu miałby nie być? Dobra, wyślijmy tych najbardziej zmęczonych. Jednego takiego mniej. Opróżniasz mi tu kieszenie, bo was zabiję. Krzyczy starszy mężczyzna i strzela w powietrze z pobrzyna. Na przestraszonych chłopaków spada trochę tylko z sufitu. Jeden z nich próbuje schować się pod stan. Kelner z tacą i terencją sprzedaży. Podkradnie się do staruszka, każdy ma to jest strzelek. Kelner, macie może ferykorę. Podkradnie się do staruszka. Dobra, ktoś ma zajebiste krzycie się poza nim? Nie bardzo. Dla bezpieczeństwa. 531 complete. Okej, na razie mężczyzna wierzył, że młodzieńcy gwiznęli mu złote zegary, gdy przyszli czyścić dach, dlatego sam samo zniszczył sobie. Długo zguba wypadł jak z kieszeni kurtki, chociaż przyduszył go do podłogi. Papryka na miejscu. Dobra, punkcik krycie się dla muzyki. Punkcik strzelanie dla Titusa. No i to tyle. Dobra, jeszcze na wrotkę poczekamy. Zbaczka ma punkcik. Krycie się, spoczyń. Wracaj. Porodka, Willemstern i Belmont niech pojadą się ogarnąć tutaj. A ja tu jeszcze im ogarnę jedną taką akcję i tutaj możemy wysłać... tych dwóch nie potrzebuję. Fraziera i Guzmana możemy tu wysłać. Przecież mogę na Aronowicza poczekać, no dobra. Tajemnica zwłok. Okej, tutaj właśnie otwieram. Kochanka świętej pamięci Alana Kreso upiła się, a następnie weszła do kostnicy przez otwarte okno i króla ciało Lubego, aby pochować go bez udziału jego koszmarnej rodziny. A to jest kelnerka, ale nie, to raczej nie ona. Co jest? A, dobra, coś się znowu stegowało. Dobra, a... Proszę o szóstkę. Patolog otwiera. A dobra, czekaj, tu grozi i patolog otwiera. Nie. Przedstawia sfałszowane dokumenty. Kochanka świętej pamięci Alana Kreso, wykorzystując potrzebne dokumenty, zabrała ciało Lubego z kostnicy pochowanej do koszmarnej rodziny. Okej. No ale tutaj coś gadał, że ten. Tutaj gadał, że to pokazała, ale nie uwierzył. Czyli to będzie chyba ta trójeczka. Plus to jest jedyna osoba, która jest powiedziane o prawie tej plasteliny. Jedyna osoba, o której to jest w ogóle wspomniana. Sokat poprawczy. Niesamowite, panie nasz. Proszę powiedzieć, czy to pański szósty zmysł, czy może leśne duchy ostrzegły pana w snach? Tak jak pan przewidział, wczoraj jakiś gnojek próbował pieprznąć z więzienia, nie zdążył dopowiedz daleko, kiedy jego twarz wylądowała w błocie, dociskana moją dłonią, z której wzięty musiał bardzo się ucieszyć z mojej obecności. Okej, okay, papier, kawka, szlugi. Co, handlarz? Nie handlarz, czyli po prostu miał coś na zbyciu i mi dał. Zajmuje mieszkanie, które otrzymał od babci. Albo pracuje w administracji więzienia. No, tej godzinie to raczej będzie w domu. Więc wyślijmy tutaj taką ekipę. Ja mam szczerą nadzieję, że nie pomyliłem. Bo na ten dzień z chęcią bym się... Chociaż... Dobra, YOLO. Na wszelki wypadek wyślijmy w dwa miejsca. Śledztwo wszczęte. Mężczyzna z wężem, mężczyzna z młotkiem. Okej, okay. 3 tu, 2 tu. Przy dobrych wiatrach może będę miał jedno i drugie kompletne. Na kolejny dzień, ale się aż tak nie nastawiam. Czyli teraz tak, czekamy aż ludzie wypoczną. Kurde, i od razu za pierwszy razem zgarnąłem. No ale wiesz, już wolałem tam na wszelki tam w kogoś wysłać, nie? Cierpliwość dla niego. Clayton nie ma w siłę. On jest tak tylko do tych. Tylko do rozpraw, tak samo jak właśnie Percy czy... No Mulligan mógłby być, gdyby miał ten punkt inteligencji jeszcze, no ale... Trudno się mówi. Braci teraz muszą dojechać i będą to jeszcze ogarniali. Że dojadą, powiedzą mi, że jej tu nie ma i potem wrócą na ten. Na posterunek. Tak. No kurde, Guzman,
popił sobie troszkę, ale to jest tylko popitka na koniec dnia, więc alkoholikiem raczej nie będzie. Mam nadzieję. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Ale kurde, też będę musiał na ten ostatni dzień naprawdę się przyłożyć, zobaczyć, jak to, co tam będzie z tą akcją. Czyli poza tym, że wysyłamy najlepszych z najlepszych, no to oczywiście trzeba też będzie ten krycie się jeszcze właśnie to. Czy te granaty jeszcze trzeba będzie skombinować. Okej, okay, on to no, na przykład może mieć to, tylko on musi mieć jeszcze granat, a niestety granatu nie ma przy sobie. Bo jak rozumiem, chodzi o to, żeby granat był na wyposażeniu postaci tego dnia. On raczej go nie zabierze sobie tak po prostu. Tutaj też granat jest potrzebny. Okej, okay. I taser, o dziwo. Tutaj. Czyli najlepiej, czy muszę naprawdę będę musiał uważać, kogo będę przydzielał. Okej, uciekinierze, ale ogólnie jest na plus. Dobra, tazem mogę sobie kupić, czemu nie? O, Chapman, kurwa, jaki zajebisty gość, tylko szkoda, że jest nielojalny. Goodwin, jest inteligentny, ma negocjacje, ale na akcję się nie nadaje. Ten, tego na akcję bym posłał, tylko bo fajnie by był jeszcze lojalny. I się mnie słuchał, bo to jest wymóg, żeby kogoś na akcję wysłać. Dobra, Arnowicza możemy zawsze wysłać do tej. Do łaźni, Bercza muzykę też. Tutaj, tak, 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 nie pracujesz dzień w dzień, to smoknij w dupę i zbliżaj do domu w takim razie. Dobra. Jestem ciekaw, jaki Chapman ma a propos mnie stopień lojalności, ale to się dowiemy na następny dzień dopiero. Ale też i w kolejnym odcinku. W tym ode mnie to będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym materiale. Zagrajmy w This is the Police. Kurde, chciałem robić po 3 odcinki na dzień, ale niestety za dużo się dzieje, żeby robić 3 odcinki w ciągu jednego odcinka. 3 dni w ciągu jednego odcinka. Więc no, powoli, powoli do przodu. Co 2 dni idziemy. Ale to nie jest wcale złe, bo skoro ostatni dzień jest dniem nieparzystym, no to też bardzo ładnie tak sobie zakończymy. No, chyba, że będą też dni takie, że będzie po prostu, że niby dzień minie, ale będzie tylko przyjść, coś tam, jakaś będzie sęga fabularna, koniec dnia i będzie od razu dzień kolejny. Tak, tak jak to było chyba w przypadku Lany, że... Lany? Nie, tej akcji chyba pierwszej z pułkownikiem, że przyszliśmy i nie było z tego, tylko od razu było pominięcie dnia i lecieliśmy dalej. Była jedna taka akcja, kojarzę. Ale dobra, never mind. Ode mnie w tym odcinku to tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym materiale. Zagrajmy w This is the Police.